kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który znowu będzie testem i recenzją zarazem. Podkładu tym razem będzie to podkład drogeryjny z firmy Maybelline i jest to seria Dream Velvet, który jest w miarę nowością. Dlaczego na moim podkładzie? Dlaczego na moim kanale znajduje się aż tyle ostatnimi czasy testów podkładów? Już Wam śpieszę z odpowiedzią. Powód jest prosty, ponieważ wiem po prostu, jakim problemem jest dobranie sobie odpowiedniego podkładu. Wiem też, że dla mnie samej bardzo często liczy się to, jaka jest informacja zwrotna od różnych osób, które posiadają różne typy cery, więc dlatego też ja właśnie zdecydowałam się prowadzić taką serię testów podkładów na kanale, właśnie ze względu na to, aby Wam było łatwiej również zdecydować się na to, jaki podkład sobie wybrać. Zacznijmy może od początku, czyli od tego, jak wygląda w ogóle ten produkt. Produkt ten przychodzi do nas w takiej plastikowej tubce. Jest ona bardzo smukła, bardzo ładnie, prosto wygląda. Dla mnie ogólnie, jak wiecie, wygląd się liczy, więc tutaj już jest pierwszy plus. Mamy tutaj informacje o tym, jakie tak naprawdę trzy najważniejsze rzeczy możemy oczekiwać od tego produktu, mianowicie delikatne matowienie, nawilżenie, no i krycie. Następnie, jeżeli chodzi o obietnicę producenta, to producent informuje nas o tym, że produkt ten ma mieć lekką, żelową formę podkładu, ma podwójną zawartość wody, w związku z czym ma, oprócz matowego wykończenia, zapewniać nawilżenie przez cały dzień. Prócz tego nieskazitelny, perfekcyjny i aksamitny rezultat. Warto też wspomnieć o tym, bo to są informacje, które ja akurat przeczytałam już na internecie, że podkład ten jest przystosowany, a raczej przeznaczony do grupy osób z cerą mieszaną, czyli do zdecydowanej większości z nas. Jeśli chodzi o kolor, który ja posiadam, jest to kolor numer 21 Nude. Jak możecie widzieć, podkład ten ma rzeczywiście taką bardzo puchatą, piankową, zbitą konsystencję. Zdecydowanie nie jest to podkład leisty, nie ma z leistością wręcz nic wspólnego. Na pierwszy rzut oka wygląda on na bardzo ciemny i na dość pomarańczowy. Jednak jak będziecie mogły zobaczyć później podczas nakładania, zdecydowanie zmienia on swój kolor na bardziej oliwkowy i bardziej dopasowuje się do kolorytu mojej skóry. Zdecydowanie pasuje do niego, chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać, jakby się odcinał. Przejdźmy może teraz do nakładania. Ja zdecydowałam się nałożyć ten podkład na dwa sposoby, tak aby zaprezentować Wam właśnie te dwie metody. Pierwsza z tych metod jest to nakładanie podkładu palcami, czyli taka najbardziej klasyczna metoda na szybciora, a druga metoda to pędzel i tutaj w tym celu zdecydowałam się na użycie pędzla Hakuro H50S. Jest to typowy flat top i on bardzo fajnie się nadaje właśnie do nakładania tego typu podkładów. Moim zdaniem z tym produktem trzeba szybko pracować, ponieważ dość ciężko on się rozprowadza i troszeczkę zastyga. Zastyga podczas nakładania, ale zdecydowanie moim zdaniem nie jest to podkład zastygający, jeżeli chodzi o utrzymywanie się jego, ale o tym również później słów kilka. Jak widzicie, nakładanie go ręką to tak naprawdę czysta przyjemność. Moim zdaniem od razu widać, że jest to podkład kryjący. Bardzo ładnie wygląda od razu po nałożeniu na skórę. Ja oczywiście odruchowo nałożyłam go też na drugą część twarzy, na której chciałam go nałożyć pędzlem, a to chciałam Wam pokazać w ten sposób, żeby po prostu najpierw na jedną połowę nałożyć podkład rękoma, pokazać Wam po prostu porównanie do drugiej części twarzy, która nie jest pomalowana, więc tutaj niestety, ale za chwilę zmyję tą połówkę twarzy, na którą odruchowo nałożyłam podkład, a dopiero później nałożę go pędzlem. Wiecie, o co mi chodzi. Więc jeżeli chodzi o to, jak on się nakłada dłońmi, to wydaje mi się, że pozostawia jednak, mimo tego, że jest to komfortowe, żeby nakładać go dłońmi, bo robi się to po prostu szybko i bezproblemowo, no to problem zaczyna się w momencie, kiedy już go nałożymy i widzimy, że po prostu nie jest on dokładnie wprowadzony w naszą skórę, zostawia troszeczkę smug, no i na pewno nie jest to taki efekt, wiecie, podkładu wtopionego w cerę i możecie to widzieć właśnie na zbliżeniach. Jeżeli chodzi o porównanie tego, jak wygląda ten podkład z drugą częścią twarzy, która nie ma na sobie w ogóle ani grama podkładu, to możecie widzieć, że zdecydowanie jest to podkład średnio kryjący. Mnie takie krycie zadowala, ponieważ ja też nie mam cery, która ma bardzo dużo niedoskonałości i mi wystarcza też tylko i wyłącznie jedna pompka, jedna warstwa takiego podkładu. Moim zdaniem jest to krycie w skali od 1 do 5 na 4 i mnie takie krycie zadowala. Jeżeli chodzi o drugą połowę twarzy, to nałożę na nią w tej chwili podkład, ale pędzelkiem.
No i tutaj moim zdaniem jest to o wiele lepszy sposób, ponieważ można najpierw ten podkład rozsmarować, a później jeszcze go dodatkowo wstemplować i na koniec dopiero, wiecie, ciepłem dłoni jakby go wprowadzić niejako jeszcze głębiej w naszą cerę, tak aby naturalniej wyglądał. Moim zdaniem to jest najważniejsze, dlatego że mówimy tutaj o podkładzie, który ma nam służyć na dzień, więc moim zdaniem tutaj naturalny wygląd każdego interesuje. I jeżeli chodzi teraz o efekt końcowy po nakładaniu, to muszę Wam powiedzieć szczerze, że niestety, ale zarówno po nałożeniu go samymi dłońmi, jak i po nałożeniu pędzlem, a później wstemplowaniu go ciepłymi dłońmi w naszą skórę, to nie jest to nadal efekt, który bez przypudrowania wygląda korzystnie. Więc ja od razu przechodzę do wykończenia makijażu i pokażę Wam od razu, jak ten makijaż się prezentuje skończony. I tutaj użyłam, od razu Wam powiem, wszystkich tych produktów, których używam zawsze, tak żeby ten test był miarodajny, więc pod oczy nałożyłam korektor z L'Oreal i całość przypudrowałam pudrem sypkim z Vivo Fixing Powder, bo tak robię zawsze, więc będzie to najbardziej miarodajna forma testu. Jak widzicie, po nałożeniu wszystkich tych innych kosmetyków wykańczających makijaż, zdecydowanie podkład ten wygląda lepiej, mam wrażenie, że wygląda bardziej naturalnie, pomimo tego, że tak naprawdę bazowo nic w nim się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o moje ustosunkowanie się do obietnic producenta, to powiem Wam szczerze tak. Jeżeli chodzi o trwałość, to ja już Wam mogę powiedzieć, że testowałam go i muszę Wam tutaj przyznać zupełnie szczerze, że po pierwszych 2-3 godzinach od nałożenia podkład ten wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie tylko w świetle sztucznym, nie tylko w świetle dziennym, nie tylko przed kamerą, ale również na żywo. Cera ta nie wygląda na przesuszoną i nie wygląda bardzo ciężko, pomimo tego, że jest to podkład, który ma matowić. Jeżeli zaś chodzi o samo matowienie, powiedziałabym, że raczej jest to matowienie średnie, dlatego że również utrzymuje się tylko te 2-3 godziny. Tak samo jak i podkład. Co się dzieje po 2-3 godzinach? Otóż cera zaczyna się przetłuszczać, a powoduje to taki stan, że w miejscach takich newralgicznych, w których nasza skóra zaczyna się przetłuszczać, czyli na czole, w okolicach nosa i na brodzie, niestety, ale podkład ten zaczyna się po prostu ważyć. Pomimo tego, że ja bardzo przykładam wagę do tego, aby podkład był dość dobrze wstemplowany w naszą cerę, dość dobrze wpracowany, to mimo wszystko jednak waży się i wchodzi w zmarszczki. Nie wygląda to dobrze, kiedy chcecie tylko przetrzeć chociaż odrobinkę nos, chociaż się po nim podrapać, to od razu tutaj niestety, ale warstwa podkładu schodzi i wygląda to niekorzystnie. Co można zrobić? Oczywiście możecie temu zapobiec, czyli regularnie po 2 godzinach lub co 2 godziny, jeżeli wiecie, że cały dzień jesteście poza domem, możecie po prostu użyć bibułek matujących, odsączyć odrobinę tego podkładu i po prostu te okolice przypudrować. Jednak nadal będzie to wymagało od Was regularnego kontrolowania tego podkładu co 2 godziny, tak żeby mieć pewność, że na pewno nie macie na twarzy ciastka, bo niestety, ale ma on tendencję do tego, aby ciastko się na naszej twarzy robiło, co nie jest dobre. Jeżeli chodzi o obietnicę, jaką jest nawilżenie, muszę Wam szczerze przyznać, że jeżeli chodzi o samo nałożenie podkładu, po nałożeniu jest to bardzo komfortowe uczucie, dlatego że nie czujemy w ogóle tego produktu, zdecydowanie nie czujemy, jakbyśmy miały podkład, tylko bardziej jakbyśmy miały jakiś krem BB na twarzy. Jest on bardzo lekki w swojej konsystencji, bardzo lekki w noszeniu, no i na początku mamy rzeczywiście uczucie nawilżenia. Jednak z czasem, z upływem godzin, zaczynamy odczuwać delikatne ściągnięcie na twarzy i nie jest to uczucie, które jest upierdliwe, ale też jest to uczucie, które daje się we znaki i zdecydowanie przypomina nam wtedy o tym, że coś na tej twarzy jednak mamy. Tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o krycie, to w skali od 1 do 5 moim zdaniem jest to krycie na poziomie 4, ale tylko i wyłącznie dla tych osób, które raczej nie narzekają na problemy z cerą, mają takie drobne niedoskonałości, coś tak jak ja, no i przede wszystkim też mają w miarę gładką cerę. Podkład ten ma zdecydowanie tendencję do wchodzenia w zmarszczki, we wszelkie załamania i bruzdy, więc dla tych z Was, które nie mają raczej takiej gładkiej twarzy, gładkiej cery, to on może być troszeczkę problematyczny i możecie być niezadowolone. Ostatnia informacja, która Was zaciekawi, to to, czy warto go kupić moim zdaniem. Jeżeli chodzi o jego cenę,
to w Rossmanie jego cena stała to 29,99, a jeżeli chodzi o internet, to możemy już go kupić za około 18 zł. Jeżeli zaś chodzi o gamę kolorystyczną, to najjaśniejszy kolor to jest 01 naturalny, natomiast nie widziałam go jeszcze w sklepie, więc nie miałam okazji spojrzeć, czy nie wpada on czasem w różowe tony, więc tutaj zalecałabym na to zwrócić uwagę. Powiem Wam tak, ja ogólnie jestem z niego zadowolona ku temu wszystkiemu, co Wam przed chwilą powiedziałam. Bardzo mi się podoba to, jak on wygląda na skórze i powiedziałabym, że pomimo tego, że wymaga kontrolowania i mówiłam już wielokrotnie, że ja strasznie nie lubię myśleć w ciągu dnia o tym, że po prostu muszę, wiecie, kontrolować to, co mam na twarzy, to mimo wszystko gdzieś tam nie jest to aż na tyle upierdliwe, żebym ja go zdyskwalifikowała. Jestem z niego dość zadowolona, pomimo tego, że zdecydowanie nie jest on podkładem idealnym. No i muszę Wam przyznać, że pomimo tych wszystkich moich obiektywnych rzeczy, które Wam powiedziałam i które nie do końca były pozytywne, to ja mogę go polecić. Polecić go osobom, które mają cerę mieszaną, osobom, które nie poszukują takiego total matu, który będzie ciężkim matem, wiecie, na galę. Dla osób, wszystkich tych, które nie mają większych problemów z cerą, jeżeli chodzi o krycie, nada się idealnie. Dla wszystkich tych z Was, które poszukują podkładu, który będzie miał taką lekką konsystencję, który nie będzie na dzień dobry dawał efektu maski, nie będzie Was obciążał, ale będzie miał minus w postaci tego, że trzeba go kontrolować, to właśnie dla tych z Was myślę, że podkład ten właśnie jest. Nie trzeba go wiele, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat. Widziałyście, że on dość, tak bym powiedziała, automatycznie wyprowadza naszą cerę, czyli właśnie tak wyrównuje koloryt. Nie wygląda na pomarańczowy, jak wyglądał po nałożeniu na dłoń w postaci swatcha, co jest ogromnym plusem i tego się nie bójcie. Nadal uważam, że jest to podkład, na który warto zwrócić uwagę, który swoją ceną zachęca do przetestowania i warto sobie samodzielnie wyrobić opinię na jego temat. To by było tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję i o mój test, bo miałyście okazję również widzieć właśnie dwa sposoby nakładania tego podkładu. Koniecznie dajcie znać, czy miałyście do czynienia z tym podkładem, czy moja recenzja wydaje Wam się na tyle obiektywna, żebyście na dzień dobry go odrzuciły, lub też, żeby się samodzielnie skusić na zakupienie, przetestowanie i ustosunkowanie się samodzielne do tego, jak Wam się ten podkład sprawdzi. Czekam na Wasze informacje i wszystkie Wasze komentarze, oczywiście jak zawsze. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, ślę Wam moc pozytywnej energii. Ciao!